Na przetarg ogłoszony przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji na obsługę roweru miejskiego na kolejne 3 lata wpłynęła zaledwie jedna oferta od firmy Next Bike Polska. Dotychczasowego operatora firma za 3-letnią obsługę systemu radomskiego roweru miejskiego wraz z usługami towarzyszącymi dotyczącymi obsługi i utrzymania całego systemu zaproponowała kwotę ponad 2 600 000 zł. Mosir na rower miejski planuje przeznaczyć nie więcej niż 1 800 000 zł. Spółka przetarg unieważniła. Uważamy, że ta usługa, która do tej pory była świadczona, szczególnie w tym 3 roku, nie była najwyższej jakości, więc nie chcemy płacić za coś więcej tylko dlatego, że mamy jednego oferenta. Prezydent Radosław Witkowski mówi wprost, chcemy mieć w Radomiu rower miejski, ale nie za każdą cenę. Nie wyklucza także, że w 2020 roku radomianie nie będą mogli korzystać z miejskich rowerów. Że musimy dostosować nasze możliwości finansowe do tej usługi, którą chcemy zaoferować mieszkańcom Radomia, bo ja potem muszę stanąć naprzeciwko mieszkańców i muszę odpowiadać na pytania, dlaczego zapłaciliśmy drogo za usługę, która jest marnej jakości. W 2019 roku sezon radomskiego roweru miejskiego trwał podobnie jak w poprzednich latach od 1 kwietnia do 3 listopada. W tym czasie z roweru skorzystano ponad 82 tysiące razy. W minionym sezonie w systemie zarejestrowało się 3700 osób, a łączna liczba zarejestrowanych użytkowników to ponad 21 tysięcy. Radomski system składa się z 27 stacji i 270 rowerów.